jubileusz był doskonałą okazją do uhonorowania pracowników i pochwalania się dokonaniami instytucji. 40 lat minęło jak jeden dzień, jak mówią słowa znanej piosenki. Ale nie zupełnie tylko 40 lat. O jednostce organizacyjnej pod nazwą Wieluń mówiło się już od bardzo dawna. Powierzchnia nadleśnictwa Wieluń wynosi około 17 700 hektarów. Zasięg terytorialny to 1463,5 km². Pozyskanie drewna to około 76 tysięcy metrów sześciennych grubizny. Odnowienie i zalesienia to około 130-150 hektarów. W skład nadleśnictwa wchodzą trzy obręby, mianowicie Cisowa, Czarnożyły i Graszkowice, podzielone na 13 leśnic. Zatrudnienie wynosi 50 osób, a było 375. Las posiada jeszcze wiele niezastąpionych dla kraju właściwości, że wymienimy tylko wpływ na jego klimat, wilgotność i ochronę gleby, zdrowotność i tak dalej. Zgromadzeni w wielkim namiocie goście obejrzeli film 90 lat Lasów Państwowych 1924-2014. Gratulacje leśnikom składali m.in. poseł Mieczysław Marcin Łuczak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Grzegorz Badziak, szef Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, komendantka nadwarciańskiego grodu Krystyna Mikita, a także komendanci powiatowi Straży Pożarnej i Policji oraz kapelan leśników ksiądz kanonik Marek Izydorczyk i ksiądz kanonik Jarosław Bora. Z okazji tego doniosłego jubileuszu 40-lecia istnienia Nadleśnictwa Wieluń oraz 90-lecia istnienia Lasów Państwowych w imieniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia i gratulacje. Wyrażam oczywiście podziękowanie za ofiarną i trudną służbę, którą Państwo wypełniacie. I tutaj również ważne, że w tej pracy jest ten element ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też dziękuję Państwu za współpracę, bo wspólnie możemy zapobiegać i troszczyć, zapobiegać pożarom, a przez to troszczyć się o to dobro wspólne, jakim są Lasy Państwowe. Stefan Mirowski, kiedyś przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, powiedział tak: o wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie, pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc krąg zaprzyjaźnionych i nam, i im będzie łatwiej i lepiej żyć. Pani nadleśniczka, muzeum też miało niedawno swój jubileusz, 50-lecie odrodzonego muzeum, bo przed wojną także istniało, funkcjonowało, niestety zbiory tamtego muzeum całkowicie przepadły. I z tej okazji, jako jednostka samorządu gminy Wieluń, wydany jest medal jubileuszowy. I pragnę na Pana ręce przekazać ów medal, bo z jednej strony jest piękny obiekt w centrum Wielunia leżący, czyli dawny klasztor, dzisiaj siedzibą Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a na odwrociu dworek ożarowski, który będzie wspomnieniem i nawiązaniem do wspólnej przyszłości. Jubileusz był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych leśników. Nadleśniczy Andrzej Pychyński został odznaczony złotym znakiem Związku Leśników Polskich. Srebrne odznaki związkowe przyznano Krystynie Mielczarek, głównej księgowej Nadleśnictwa Wieluń oraz jego sekretarzowi Mirosławowi Bednarkowi. Piękny jubileusz, w 1992, kiedy zostałem nadleśniczym, nie myślałem, że tak długo przyjdzie mi włodarzyć, że będę miał tyle sił, że tak długo będą mnie tolerować moi zwierzchnicy. A jak pan odebrał to piękne odznaczenie, które widzimy u pana? No jest to wielka satysfakcja i wielkie wyróżnienie ze strony związków zawodowych, bo to jest najwyższe odznaczenie związkowe leśników i świadczy to też o tym, że powiedzmy nie byłem zbyt uciążliwy dla załogi, że skoro mnie tak wysoko honoruje. Kordela z Leśnika Polskiego został wręczony Maksymilianowi Mazurowi. Zastępca nadleśniczego otrzymał także złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Brązowe medale otrzymali Dariusz Korbaczyński i Adam Gajik. Dyrektor generalny na wniosek dyrektora regionalnego w Łodzi przydzielił mi nagrodę. To jest kordela z Leśnika, to jest najwyższe jakby odznaczenie leśnika. Nasze takie branżowe. Nagroda ta już jest, pochodzi z lat 30. W latach 30. została ustanowiona i nadawana leśnikom za pracę. Drugie odznaczenie otrzymał pan od strażaków. Tak, dziękuję za uznanie tutaj straży
pożarnej PSP i za odznaczenie złotem, tym odznaczeniem za no, współdziałanie w ramach prewencji PPOSZ. Ksiądz Marek Izydorczyk życzył wszystkim miodu na serce, szczęścia, radości, bożych darów lasu, a z racji przygotowań do biesiady w czasie postnego piątku udzielił też leśnikom dyspensy. Na mnie spoczął obowiązek, tak arcybiskup łódzki ówczesny, kiedy dawał mi nominację, chciał, żebym objął ten teren, no w sumie dość solidny, bo tutaj zaczynając od Wielunia aż po Płock, łącznie z Płockiem, czyli właściwie cała centralna Polska praktycznie jest pod moją opieką. I nie ukrywam, że bardzo chętnie spieszę wszędzie tam, gdzie jestem zaproszony. Zresztą nawet nie tylko, bo czasami takie niespodzianki na ślubach leśników lubię robić, pokazać się nagle w mundurze, co to zupełnie też inaczej wygląda. Czy no i przychodzą chwile smutne, odprowadzić kogoś na miejsce wiecznego spoczynku, to już także moja rola. Podczas uroczystości zaprezentowano też książkę pod tytułem Nadleśnictwo Wieluń, przeszłość i teraźniejszość. Zaprezentuję pozycję. Nadleśnictwo Wieluń, przeszłość i teraźniejszość. No dość bogato ilustrowana zresztą pozycja archiwaliami. Pracy było mnóstwo. Natomiast jeżeli chodzi o Pana pytanie, jak zdobyć tą pozycję, jest to pozycja dystrybuowana przez Nadleśnictwo, czyli trzeba z Nadleśnictwem Wieluń po prostu się kontaktować. Dłuższa relacja ze Święta Leśników już w temacie tygodnia.